Dzisiaj miała być zasada prawej dłoni zgiętej, jeśli chodzi o krytyczne myślenie. Ale tak sobie myślę, że zanim do tego przejdziemy, wypadałoby odpowiedzieć na inne pytanie. Aby zrozumieć, aby osiągnąć zrozumienie, używamy porównania i analogii. I dzięki nim oswajamy to, co nieznane i obce, i umieszczamy je w kontekście tego, co już rozumiemy. Ale siłą rzeczy porównanie i analogia są skuteczne tylko do pewnego stopnia. Wyobraź sobie, że bierzesz udział w grze, ale nikt ci nie wyjaśnił, jaki jest cel tej gry, ani jakie są zasady. Nikt ci nawet nie wyjaśnił, że bierzesz udział w grze, ale zgadłeś, że coś musi być na rzeczy, bo każdy, kogo znasz, zachowuje się, jakby wiedział, jakby wiedziała, że o coś chodzi, że do czegoś zmierzają, że jest jakiś cel. Więc postanawiasz, że weźmiesz udział w grze, że się zaangażujesz świadomie tym razem w tę rozgrywkę, ale nie mierzysz w cel, ani przynajmniej nie od razu i nie bezpośrednio. Najpierw chcesz odgadnąć, rozkminić zasady gry. Więc rozglądasz się dookoła i nagle dociera do ciebie, że ty też jesteś częścią wszechświata. Z fragmentów wszechświata wbrew entropii zbudowany. Że jesteś sposobem, w jaki wszechświat może spojrzeć na siebie i zmysłowo siebie ogarnąć. Obadać i poznać granice. Krytyczne myślenie to myślenie racjonalne, to dociekanie prawdy, to taka metoda i sposób rozumowania, który wyrasta z ciekawości i jest nawożony sceptycyzmem, wątpliwościami i niedowierzaniem. Krytyczne myślenie to sposób myślenia, który w oparciu o dostępne informacje i biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia poprawnej konkluzji i poprawnych wniosków. Zwiększa szanse na dotarcie, zbliżenie się do prawdy. Może w końcu przejdę do tego pytania. Dlaczego? Dlaczego warto się krytycznym myśleniem zajmować? Mianowicie dla satysfakcji, która jest produktem zrozumienia. Zasadniczo chodzi o ten moment eureka, albo aha. Moment, kiedy dociera, kiedy trybiki zaczynają się kręcić, a elementy układanki składają w całość i kiedy z tych połączonych kropek w końcu widać zarys obrazka. Dlatego warto. Bo wszechświat to życie, to zagadka, tajemnica, quest, jeśli zdecydujesz się wziąć świadomy udział w tej zabawie, to krytyczne myślenie jest twoim niezbędnikiem.